Eryk! Musisz opanować sytuację w mieście Hershey! Jestem pewien, że nazywa się Heresy. Wyjebane! Po prostu się tym zajmij! Dlaczego wysyłasz mnie, stalowego alchemika, do roboty, którą mogłyby ogarnąć twoje psy? Ponieważ ty też jesteś moją suką, pacanie z wyrośniętym ego. Moje ego jest tak wyrośnięte jak ja. Prawda, Al? Tak, dobrze powiedziane. A więc powiedz mi, jak straciłeś swoją nogę? Czy to nie było przez próbę skrzeszenia twojej matki za pomocą proszku do prania? Tak, co powiesz na to, byś się odjebał? Chodźmy, Al. O, i kupcie trochę czekolady. Okej, Al, jak wygląda sytuacja? A więc mamy tu szalonego księdza, który gada coś o grawitacji i wam pisze gejo, ha? Zatem chodźmy! Dzień dobry, witamy w Hershey! Heresy. Będę waszą przewodniczką po tej czekoladowej krainie. Jakieś pytania, na które mogę odpowiedzieć? Mogę pogadać z księdzem? Jasne, ale to będzie kosztowało 5 ziko. Jestem stalowym alchemikiem, pogadam z nim za darmo! W takim razie stówka. A kurwa! Ojcze Cornello, przeprowadziłam jakieś dziecko i chodzącą zbroję i chcą z tobą pogadać. Ach, co mogę dla was zrobić? Czy potrzebujecie trochę pożywienia i wody? A może chcecie porozmawiać o naszym bogu, Leto? No, nie kręci mnie mitologia. Właściwie to ja i mój brat zostaliśmy tu wezwani, by cię obalić. Co? Toż to absurd! Przecież nic złego nie zrobiłem. Cóż, Ford Mustang twierdzi inaczej. Czekaj, czy ty powiedziałeś Mustang? Daj co? Kurwa, czy on nas tu wysłał z powodu personalnych problemów? Powiedz, że zapłacę mu do końca tygodnia, obiecuję! Jak dużo mu wisisz? Będzie 10 zł. Co? Ja musiałem zapłacić 100, żeby tu w ogóle wejść! Hehe, jesteś hojny. Oj, jesteś. To totalna strata czasu. Dobra, ja spadam! No, przyniesiecie czekoladę? Rusz swoje dupsko i sam se przynieś! I serio, kazałeś mi wyeliminować gościa, który ci wisi dychę? Edward, w życiu każdego faceta przychodzi czas, by podejmować drastyczne środki do zachowania równowagi w wszechświecie. Najpierw dajesz mu ostrzeżenie. Jeśli się go nie posłucha, to będę musiał mu połamać... Znaczy, prawdziwy mężczyzna musi połamać mu nogi, by ten wreszcie oddał mu tę pożyczoną dychę i trochę czekolady w przeprosinach. Więc czego się dziś nauczyłeś, Edward? Że jesteś chujem!